Liceum ogólnokształcące w Małogoszczu zostało uruchomione 1 września 1991 roku na mocy porozumienia między Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach a Gminą Małogoszcz z dnia 24 maja 1991 roku. Inicjatorami powołania szkoły dającej młodzieży możliwość kształcenia na poziomie średnim były ówczesne władze samorządowe. Wójt gminy Małogoszcz Wojciech Słupczyński, przewodniczący Rady Gminy Jan Kaczmarzyk oraz Ewa Kamińska, wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania i dyrekcja Szkoły Podstawowej imienia 24 lutego 1833 roku w Małogoszczu. Zgodnie z intencją pomysłodawców, utworzenie placówki o charakterze ponadpodstawowym, kończącej się egzaminem maturalnym, podniosłoby również rangę miejscowości oraz status gminy Małogoszcz. Samorząd lokalny wziął na siebie zadanie zabezpieczenia bazy lokalowej oraz środków z budżetu gminy na inwestycje, remonty i pomoce naukowe. Na potrzeby szkoły władze gminne przeznaczyły odrębny budynek przy ulicy Warszawskiej, zaadaptowany po byłym przedszkolu. Pierwszym i wieloletnim dyrektorem w 25-letniej historii liceum została wicedyrektor szkoły podstawowej w Małogoszczu, której od 1 września 1991 roku jako wicedyrektorowi do spraw liceum powierzono zadanie zorganizowania od podstaw nowej placówki, wyposażenie sal lekcyjnych, dobór kadry pedagogicznej oraz nabór uczniów na pierwszy rok szkolny 1991-1992. Szkoła podstawowa i liceum miały tworzyć zespół szkół w Małogoszczu do czasu zorganizowania pełnego, 4-letniego cyklu kształcenia. Pierwsze, sierpniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu otwarła dyrektor zespołu szkół Janina Różycka, a następnie przewodniczyła obradom dyrektor Renata Piotrowska.
Rozchodź się. Żądam 100 tysięcy złotych. Okay. Helikopter za nią. Okej. Okay. Może być samochód. Załatwię ci to pod warunkiem, że zamienimy się miejscami, okej? Okay? Ja za nią. Ale ma być natychmiastowo. Okej. Okay. Odłóż broń. Rozbrój się. Nóż. Wszystko odłóż. Odwróć się. Obróć się. Plecami do mnie. Powoli, odsuń się ode mnie.